Głos polskich przedsiębiorców jest słyszany w Brukseli, ale wydaje mi się, że w stopniu niewystarczającym, jeśli patrzeć na potencjał polskiej gospodarki, polskich firm. Trzeba pamiętać, że około 70% legislacji obowiązującej przedsiębiorców w Polsce jest przyjmowana właśnie na poziomie unijnym. Dlatego my musimy być częścią tego procesu. Ja widzę, odkąd jestem szefową biura Konfederacji Lewiatana w Brukseli, widzę postęp. To znaczy jest więcej firm, związków branżowych, które się angażują, interesują i rzeczywiście dostarczają nam odpowiednie argumenty. Natomiast uważam jeszcze, że naprawdę jest większy potencjał niewykorzystany. Chciałabym, żeby przedsiębiorcy pamiętali o tym, że istnieje biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli, że my mamy kontakty z europosłami, z urzędnikami Komisji Europejskiej, z Radą Unii Europejskiej, ze stałym przedstawicielstwem Polski przy Unii Europejskiej i naprawdę możemy im pomóc. Czy jak tworzona jest legislacja w Brukseli, decydenci tam, czyli zarówno Europarlament, jak i Rada Europejska, jak i Komisja Europejska, która wychodzi z propozycją legislacyjną, oni oczekują od biznesu rzeczywistej analizy tego, co oni proponują, jaki to będzie miało wpływ na biznes, jaki to będzie miało wpływ na pracowników itd., itd., czyli szeroko pojętą gospodarkę. Oni nie mają takiej wiedzy i takiej ekspertyzy jak przedsiębiorcy. I oni czekają na nasze argumenty. Naprawdę są otwarci i chcą się dowiedzieć. Niestety lobbying się kojarzy negatywnie, ale to musimy zmienić. Musimy zmienić wspólnie. Dzisiaj na panelu mówiliśmy też o odpowiedzialności i naszej, i mediów, o tym, żeby komunikować również te pozytywne przykłady lobbingu, których jest o wiele więcej niż negatywnych. Także rozmawiajmy o tym, co się udało, co się da zrobić.